Jeśli chcesz wspomóc mój kanał, zachęcam do zostawienia łapęcy w górę. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to możesz zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Dzięki! Wow, dopiero się obudziłem, a tu już jest południe. Chyba powinienem coś zjeść, tak naprawdę tutaj chyba coś mi w brzuchu burczy. Może na samym początku wybiorę się do banku. Do banku muszę się wybrać, żeby ogarnąć sobie jakieś pieniążki, żeby mieć jako później po prostu na zapłatę, nie wiem, może do KFC się bym wybrał albo coś. W sumie KFC jest bardzo niezdrowe. Dobra, ja mam trochę złota na koncie. No wezmę sobie powiedzmy tak z 10, może... 5 chyba mi wystarczy, nie będę po prostu marnował pieniędzy, dlatego chyba z banku już mam wypłacone. Tylko teraz nie wiem, czy iść do KFC, czy do Biedronki, tam jest Biedronka nowo zbudowana, czy wypadałoby po prostu iść na łatwiznę, czy zrobić sobie coś samemu. Dobra, ja idę po prostu do Biedronki, może coś przygotuję samemu, może coś fajnego upiszę, może coś na internecie będzie, może sprawdzę kanał i kocham gotować, może tam coś będzie fajnego, żeby przyrządzić, na przykład na niedzielny obiad. Tutaj zobaczcie, jaki fajny w ogóle dworzec jest, tutaj są autostrady, właśnie tam w ogóle jakieś kominy kopcą dymem. Dobra, już Biedronkę widać, w sumie fajnie by było mieć samochód, tutaj się samochodem po prostu wozić po tej naszej miejscowości. No ale już jestem praktycznie przy samej Biedronce, dlatego, o, tam jest jakiś samochód w ogóle stoi, zobaczcie, w ogóle nie wiem, kto to może tam być, może jakiś, może ktoś tam jednak sobie przyjechał do tej, a to jest autobus chyba, no dobra, to ja, wiecie co, wchodzę do Biedronki, także zobaczymy, co tutaj możemy sobie wybrać. Dobra, drzwi oczywiście automatycznie się otwierają. Co? Patrzcie, jakie pustki. Dlaczego są takie pustki tutaj w Biedronce? Zobaczcie, że nawet nic nie ma. Tutaj jest jakieś ogłoszenie, że praktycznie wszystko zostało przedane. Ciekawe dlaczego. To jest w ogóle tylko czarne, jakieś zgniłe jajko. Jest jedzenie, w lodówkach może coś jest. Co? Kompletnie nic nie ma. No nie wierzę, naprawdę taka lipa. Co się dzieje w tej Biedronce? To chyba pójdę do KFC. No dobra, może zapytam sprzedawcę, o co chodzi. Dzień dobry panu, halo, dzień dobry. Dlaczego tutaj w Biedronce nic nie macie? Dlaczego są takie pustki? Dlaczego, co się dzieje? Niestety, lecz w Biedronce nie znajdziesz żadnych klientów i żadnych produktów. Nie ma kto się zająć świniami za Biedronką. Czyli co, nie ma nikt, kto zniszczyć tutaj tych świnek, które są tam? No ja mogę to zrobić, tym bardziej, że jestem trochę głodny i przydałoby mi się trochę coś do jedzenia. Dobra, proszę pana, to... Jest jeszcze coś, niedługo pojawią się blezy połączone ze świniami, które straszą naszych klientów, pozbądź się nich! Na zapleczu jest miecz i uzbrojenie ochroniarza, powodzenia! Co? Naprawdę nawiedziły naszą miejscowość świnie połączone z blazami? O nie, to ja muszę odbić to, nie wiem, może dam jakoś radę to zrobić. Dobra, czyli na zapleczu tam mamy jakiś miecz, jakieś uzbrojenie, to warto by było chyba tutaj poszukać, nie wiem, tutaj coś by, może tutaj będzie coś, nie, tu kompletnie nic nie ma, jest jakaś zbroja, wow, ej, sponge boots gąbkowe, o, nieźle, zobaczcie jak ja w ogóle wyglądam. O, jacie! No nieźle, dobra, to teraz tylko wezmę sobie miecz, złoty miecz i łuk i strzały. Wow, dobra, ja to biorę. Są i świnie, czyli je trzeba po prostu pozażynać, bo tutaj sprzedawca powiedział, że niedługo mogą się pojawić jakieś dziwne moby połączone ze świniami oraz z blizami, a dlatego nie ma nic w Biedronce, bo po prostu... Wszystkie świnie, jakie tylko zostały, są tylko tutaj i praktycznie całe jedzenie praktycznie jest niedostępne właśnie w Biedronce. To warto by było tutaj jednak chyba zająć się tymi świnkami. Dobra, świnki, wybaczcie, ale musicie niestety zginąć dla dobra ogółu. Dobra, czyli już mamy ich naprawdę sporo, już 40, myślę, że tak by wystarczył. Gdy zobaczcie, jak świetnie ten miecz po prostu zadaje obrażenie, jest taki ostry damage, że szok. Ciekawe jak z tym łukiem. Wow, ej, to zabija na hita, no nieźle, te świnie jednak nie mają ze mną szans, czyli one są praktycznie tutaj zgłodzone do chyba wszystkie świnie udałoby mi się tutaj zniszczyć.
po prostu to jest dla dobra, nie? Także świnki, spokojnie, spokojnie, niedługo wasza populacja się zwiększy, ale musimy pozbyć się Blaze'ów, które nawiedziły tą naszą wioskę, znaczy te nasze miasto, no bo w wioskach oczywiście nie ma KFC, dlatego wow, dobra, wydaje mi się, że chyba tyle starczy, dobra. To tak, proszę pana, ja już mam tutaj mięso, także ja odkładam je do lady. Tylko dlaczego mam tutaj takie lagi dziwne? Dobra, czyli ja odkładam tutaj do lodówki, może po prostu jak będzie się tutaj chłodziło, to te mięso będzie przydatne dla innych osób, dlatego w tej lodówce schowamy to. No dobra. Czyli co, ja idę może jeszcze do domu, schowam, nie wiem, jakieś ostatnie rzeczy tutaj, żeby przygotować się do walki i zaraz wyruszam właśnie na walkę z Blaze'ami. Także niedługo nawiedzą nas Blaze, a potem Blaze'o pająki, nie wiem jak to nazwać. Także do zobaczenia za momencik. Dobra, ja już wszystkie swoje pieniądze schowałem. Zobaczcie, jaka noc się tu zrobiła. Wszystkie pieniądze schowałem u siebie w domu. Mam nadzieję, że nikt mi ich nie ukradnie, że nikt się nie włamie. Ale ja w tym miejscu, w tym momencie mam bardzo ważną misję, żeby pokonać Blaze'y, które się niedługo tutaj mają pojawić. Ciekawe, gdzie one będą. Ciekawe, gdzie one mogą się tutaj pojawić. Czy dam radę z nimi? Czy naprawdę będę miał szansę im tu ich pokonać? Tylko ciekawe. Dobra, to lecę do tej Biedronki i zobaczymy, czy może jednak mi się uda tutaj. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Czy naprawdę one już tam coś słychać? Dobrze, że wziąłem ze sobą jabłka, będę mógł je zjeść. O nie, jakieś creepery tutaj biegną. Dobra, ja będę musiał jak najprędzej tutaj się do nich jakoś przedostać. Są i Blaze'y, zobaczcie, że jednak już atakują na nas. Wow, 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 mam nadzieję, że uda mi się chociaż kilka zabić. Dobra, dobra, Blaze'y, gińcie, gińcie, mam nadzieję, że... O nie, ile ich tu jest? Fuck, naprawdę ciężko z nimi tutaj coś działać, bo naprawdę są mocne. Wow, 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 wow. Zobaczcie, jeszcze trzy creepery zaczęły tutaj atakować nas. O, fuck, coś jeszcze mnie bije z tyłu. Dobra, to był chyba zombiak. Dlatego teraz będzie trzeba się nimi zająć, tymi creeperami. Okej, okay, creepery, wybuchajcie. Wow, one strzelają, w ogóle mi nie podpalają. Czyli ta gąbkowa zbroja jest naprawdę dobra, bo po prostu nie pozwala na to, żeby mnie tutaj podpalić. W ogóle ciekawe, jak będą wyglądały te pająki połączone z Blaze'ami, które właśnie, jak widzicie, są naprawdę mocnymi przeciwnikami. W ogóle ten wszedł jeden do Biedronki. O nie, wychodź, bo podpalisz nam Biedronkę. Gościu, dobra, nie ma gościa. Dobra, czyli zobaczcie, że one naprawdę spustoszyły naszą wioskę. Jeszcze creeper się tutaj przypołętał. Jeden, drugi. W ogóle one, zobaczcie, że nie wybuchają. Ej, dobra, naprawdę te Blaze'y nie mają ze mną aż takich szans. Jedne tutaj weszły już sobie do Biedronki, co? Ale ja chyba was tutaj nie wpuszczę, dlatego po was tutaj po normalnie po rozwalam. Okej, okay, dobra, udało się, udało się. Jeszcze tylko zostały te na zewnątrz. Wow, mocniej, mocniej trzeba je uderzyć, żeby tutaj jednak one miały te swoje obrażenia. Dobra, dostają hita, zobaczcie, że naprawdę dużych obrażeń nie robią, ale są chyba... O nie, coś mi bije. Creeper połączony z pająkiem, ostro. Wow, który wybuch. Nieźle. Jeszcze wiedźmy było, słuchaj, gdzieś. Dobra. Te Blaze'y już giną, naprawdę one już są na wyczerpaniu. Tym bardziej, że ten łuk jest naprawdę mega mocny. Nie wiem, dlaczego mnie nie podpalają, to pewnie jest zasługa tej zbroi z tego, z gąbki, która pewnie jest nasączona wodą, żeby po prostu jak mnie podpalą, to że po prostu nie dostaję obrażeń. To jest naprawdę świetna rzecz. Może to jest przez te jabłko. Fire resistance, czyli tak, to chyba przez te jabłko. Dlatego trzeba to ugasić. Ja lecę jeszcze do domu, tylko się chwilę podleczyć i zaraz podejrzewam, że... O nie! Wszystko nam się tutaj pali. Dobra, czyli ja wracam do domu jak najprędzej i tam sobie będę musiał przyrządzić jakąś, nie wiem... jakąś miksturkę, może przygotuję się lepiej na tą wyprawę, znaczy na tą walkę z pająkami, raczej z świniami połączonymi z Blaze'em. Także uwaga, zaraz, za momencik nadejdzie wielkie starcie.
Słuchajcie, jestem już gotowy do walki. Tutaj są jakieś zombiaki, które właśnie na mnie lecą. Chodźcie tu, zombia, chodź tu, wpadaj do tego ognia. Może po prostu się podpalisz i będzie bez ciebie tak naprawdę lepiej na tym świecie. Bo zombie to jest naprawdę... Co? Zobaczcie, że już są. Są już te potwory połączone, te blazy połączone ze świniami. Ciekawe, co one w ogóle robią. Wow, jak skaczą wysoko w ogóle. Ej, dobra, podejdziemy bliżej, może nic nie robią. Takiego, ej, halo, co robicie? Co wy tu robicie? Dlaczego wy tak skaczecie dziwnie? Ej, halo! W ogóle coś mnie tutaj bije, co to ma być? Oh fuck, wiedźma! Ej, to wiedźma, miało ciebie tutaj nie być, halo. Ale wiedźma. Zobaczcie, jak ona mnie bije. Mocno, o nie. Miało to być walka z blazami, halo. I świniami, nie z... Wiedźmą, która jest w ciele pająka. Halo, uciekaj! Wiedźmo cholerna. Dobra, okej. Wiedźmo. Czyli zobaczcie, że ona jednak czuje. O, wiedźmo, możesz mi pomóc. Ja ciebie zagnam tak naprawdę do tych tutaj blazów, które skaczą. Zobaczcie, że one są tak naprawdę, nie są aż takie groźne z tego, co mówił sprzedawca. Także ja jestem mega uradowany, bo chyba nie będzie aż takiej wielkiej walki z nimi. Chodźcie tu, gińcie, mówiłem, świnie. Co jest z wami? Dlaczego one... O, fuck, ale mnie wywaliło do góry. O, wow. Dobra, one są naprawdę, nie są aż takie groźne. Myślałem, że będą naprawdę mocniejsze i że jednak starcie z nimi będzie bardziej potężne. Dobra, wiedźma, chodź, rzucaj tutaj. I druga wiedźma, możesz rzucać, pod tak naprawdę te blazy tutaj mi poniszczysz, a już później się z tobą rozprawię. Także to jest chyba dobra sprawa, bo wiedźma po prostu mi pomoże i... Ufa, creeper jeszcze, uciekaj! Uciekaj, creeperze! Creeper, uciekaj! Dobra, mało co, to by wybuch. Dobra, one mogą sobie rzucać w te moby i chyba jednak te moby są naprawdę niegroźne, dlatego wiecie co, wam powiem, że bardzo przyjazne zwierzątka, bo skaczą tylko, ale jednak układ sprzedawcą miałem, że jednak pozbędę się nich i chyba spełnię to te życzenie jego, bo po prostu odstrasza to klientów i ludzie nie chcą kupować w Biedronce. No i co ja poradzę? No to taki jest układ... O nie, wiedźma. Zobaczcie, że tych mobów jest naprawdę sporo, dlatego ja chyba się nimi zajmę i za momencik się zobaczymy. Słuchajcie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapęcie w górę i napiszcie hashtag świnia, to dostaniesz serduszko, bo naprawdę, jeśli ktoś wytrwał do tego momentu, to naprawdę bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że zasubskrybowaliście już kanał i film wam się podobał. Była to taka mała fabułka, po prostu, jak dobrze wiecie, często takie właśnie filmy możecie u mnie znaleźć na kanale. Także zapraszam do oglądania i do łapkowania i pamiętajcie, że możecie podać swoje propozycje na następny film. Słuchajcie, ja was po prostu chciałbym przeprosić za to, że ostatnio nie ma po prostu na moim kanale zbyt regularnie filmów, ale jest to spowodowane po prostu brakiem kompletnie czasu i wybaczcie mi, jeśli nie dostajecie ode mnie filmów zbyt często, ale to jest niestety spowodowane studiami i innymi prywatnymi sprawami. Także mam nadzieję, że filmy takie wam się podobają i chcecie więcej i więcej. Także jak coś, to komentujcie, subskrybujcie i koniecznie zostawiajcie łapęcie. Także ja jestem matruner.pl. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał i do usłyszenia następnym razem. Także do pa, pa.